gumka oraz plecak. Są to dwa zdecydowanie najrzadsze przedmioty, które da się zdobyć na moim serwerze tikemce.pl. Obydwa te przedmioty są naprawdę OP, a ich ilość na serwerze jest ograniczona i posiada je zaledwie parę osób spośród tysięcy graczy przewijających się codziennie przez serwer, co czyni je naprawdę limitowanymi. Nie będę wam na razie opowiadał o ich przepotężnej mocy, ponieważ to już zobaczycie w trakcie tego filmu. W tym momencie jednak przenieśmy się do 16 września, czyli do dnia, w którym wystartowało wydarzenie, dzięki któremu właśnie te przedmioty mogliśmy zdobyć. A moim celem, jak możecie się domyślać, będzie zdobycie jednego z nich. Dobra, więc jesteśmy już na nowym koncie, na którym zaczynamy zupełnie od zera i tak jak już mówiłem na wstępie, będziemy się starali zdobyć jeden z kasowych przedmiotów, czyli gumkę albo plecak. No jako już dosłownie zostało mi 40 minut do zamknięcia eventowej strefy, to odbiorę sobie na szybko zestaw startowy i po odebraniu takiego zestawu, właściwie od razu, przez to, że właśnie te 40 minut mi zostało, pójdziemy sobie na strefę eventową. W tej strefie moim celem jest zbieranie książek rozrzuconych po ziemi oraz walka z uczniami, którzy również je dropią. Każde starcie z innym przeciwnikiem jest na wagę złota, bo choć po śmierci zachowujemy wszystkie przedmioty, to tracimy połowę książek, które w przyszłości będą odgrywały ogromną rolę. Dobra, w tym momencie zabijamy naszego pierwszego ucznia i niestety nie dropa z niego książka. No ale mówię, tutaj widzę książkę do podniesienia, tylko nie wiem jak tam się kompletnie dostać, bo to jest jeden wielki labirynt i nawet nie wiem jak ja mam tam dojść. A my sobie pójdziemy w tą stronę i to się zrespiło chyba w ogóle na strefie, w której stawka rośnie do maksimum. Śmierć tutaj oznacza stratę absolutnie wszystkiego z ekwipunku. Jednak to właśnie tam spawnują się nauczyciele, z których wypada znacznie więcej książek niż z ucznia. O, jest! Zdobyliśmy książkę właśnie z ucznia. Także mamy naszą pierwszą książkę. Jako już nie widzę, żeby tu ktoś był, to szybko tutaj przebiegniemy. I dobra, zabijmy sobie takiego nauczyciela. On generalnie też trochę duże bije i książka mi dropnęła, co jest? I tutaj jeszcze zaraz może mi się uda dojść do tej książki. Dokładnie, mam tą książkę tutaj. I ją sobie zbierzemy i także taką książkę dostaniemy. Potrzebujemy zebrać 200 książek, żeby otworzyć najlepszą skrzynkę. Tutaj widzę, że leży kolejna. Więc mamy już 5 książek w tak krótkim czasie, to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Za 200 książek możemy kupić główną skrzynkę, gdzie właśnie możemy wydropić customowe itemy, które są dostępne tylko do zdobycia podczas tego eventu. Jednak za 10 książek możemy sobie otworzyć dużo gorszą skrzynkę, gdzie też są spoko itemy, ale nie są one jakieś wybitne. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wam powiedzieć. Mianowicie uczniowie i nauczyciele posiadają przy swoich nazwach liczbę, która oznacza ich poziom. Jeśli jest wyższy, tym większa szansa na to, że wypadnie z niego książka. O dziwo, o tej godzinie jest naprawdę mało osób, ale to dobrze, będziemy mogli sobie to łatwo pofarmić. Zobaczycie jutro z rana, ile będzie osób, albo podczas eventu. Stoczyłem krótką walkę z graczem, ale on uciekł, więc odpuściłem. Później, dla bezpieczeństwa, schowałem moje 5 książek do Ender Chesta na spawnie i wróciłem na tą strefę. I znowu zacząłem walkę z tym samym graczem, co przed chwilą. I końcowo udało mi się go zabić, dropiąc z niego aż 3 książki. Na strefie zdobyłem jeszcze jedną książkę i pomimo, że nie było mnie stać jeszcze na skrzynkę, z której dropią customowe przedmioty, które są moim celem, to stwierdziłem, że wykorzystam aktualnie zdobyte książki na otwarcie dużo tańszej skrzynki. Za tylko 10 książek. Wymieńmy sobie to i mamy skrzynkę przedszkolną. Otwórzmy sobie to z animacją. No i co? Zobaczymy, co wyleci. Coś dobrego. Dwa Horusy, o kurde. Dwa Horusy ogólnie są mega drogie na rynku. Ogólnie, żeby wam zobrazować, o co mi chodzi, no to dosłownie tutaj w tej zakładce Horus kosztuje 10 tysięcy. Każdego Horusa wystawię za kwotę, nie wiem, 9 tysięcy nawet, no o 1000 mniej niż w sklepie. Jeżeli wystawię sobie jednego Horusa i drugiego Horusa, to one mi się po prostu na 100% sprzedadzą, więc takim sposobem mamy profit z tej skrzynki, bo dostaliśmy item warte około 18 tysięcy, a 10 skrzynek jest warte około, już wam mówię ile, no to około 10-15 tysięcy kosztuje 10 książek, więc jesteśmy parę tysięcy na plus. Do zamknięcia strefy zostało 10 minut. Czas gonił, a ja bez wahania zacząłem zbierać kolejne książki, zanim miną ostatnie sekundy. Ale zostałem zabity, tracąc połowę książek, no i po tym wydarzeniu strefa była już zamknięta, więc wyszedłem z serwera. Następnego dnia zauważyłem, że jeden Horus się sprzedał, a więc drugiego wystawiłem na nowo za 6 tysięcy dolarów. Wszedłem na strefę, na której za chwilę miał rozpocząć się event Baba od Matmy, podczas którego na strefie eventowej respi się boss, a gdy zostanie zabity, to 5 osób, które zdały mu najwięcej obrażeń, zyskują przeróżne przedmioty, w tym na przykład masę książek lub nawet gumkę czy plecak. Z tej racji koniecznie musiałem tam być, tym bardziej, że udało mi się przekonać moich przyjaciół, żeby poszli tam ze mną. O kurde, ja będę się starał hitać, ale nie wiem, czy ja dam radę w ogóle cokolwiek schitać. Nie bijcie Maxika na 9-9 tylko. Nie, Maxika na nie bijcie, Maxika na nie bijcie, Maxika na nie bijcie. Nie wchodźcie w niego. Jeszcze to stara, halo, nie bijcie to stara. Wow! To jest. Nie wiem, nie wiem. Ej, dostałem jakiegoś poisona od tej baby chyba. Ej, kto to jest jakiś white pingwin? To jest jakiś diaks czy co? To jest diaks, tak. Kurde, go bije. Widzę go. Weźcie, pomóżcie mi white pingwina ten, żeby uciekł. Kto mnie bije? Bazylowski mnie bije. Kto to jest Bazylowski? Przestańcie mnie tak bić. Nie, Bazylowski mnie wypycha za strefę.
Ja pierdzielę! Jak on mnie wypchnął za strefę? Ja nie wiem, jak to się stało. Ja myślałem, że jestem w ogóle w strefie. Ja byłem poza i zginąłem. I nie mam itemów. To jest sister, to są moje itemy, dawaj mi! Proszę cię, proszę cię! To jest ochrona, czy niezniszczalność, nie. Co? A chcesz mi dać? Chcesz mi dać? Chodź tu, chodź tu. Tu uciekaj, uciekaj, żebyś nie zginął na strefie, nie zginął na strefie, bo stracisz temy, chodź tu. Weź mnie, zabij i zgin. I mi daj temy, proszę, proszę, proszę. Jeszcze będzie może szansa. Zabij mnie, Pawon, zabij mnie, proszę, zabij mnie, Pawon. Dobra, dzięki. Okay. O, dobra, dawaj szybko, wymiana. Co? Ja się nie biłem, co? O, dobra, ja dzięki. Ja dropem, bo miałem full eku i ktoś za mnie podniósł. A co, już baba ten zginęła? No już zginęła. Tak. Ja pierdzielę. Dobra, no tym razem się nie udało, straciłem tam jakieś itemy, ale to były itemy z kitu startowego, więc jakby trudno, nie są one dużo warte, odrobimy je. No i co, trzeba umyślić jakiś plan. Tak naprawdę mamy teraz godzinę 20. O 23 zamyka się strefa, a otwiera się o 9. Ogólnie też ze względu na ostatnie dni eventu zostały przesunięte kluczyki do skrzynki przedszkolnej i do skrzynki szkolnej o aż 50 książek. Dodatkowo został zbustowany drop z uczniów i z nauczycieli. Została też podniesiona szansa na dropienie właśnie tych eventówek. Mamy po 25%, a było po 20%. Także jest teraz o wiele bardziej szansa na zdobycie takiej eventówki. No ale mimo to z takimi itemami, jedyne co mógłbym robić to zabijać uczniów na strefie, a właśnie boss może nam też dropnąć te eventówki, więc musi się do tego przygotować po prostu. Rozmawiałem sobie na Discordzie ze znajomymi, będąc na strefie i zabijając uczniów. Na bieżąco chowałem zdobyte książki i Tigger dał mi w ramach pomocy lepszego diamentowego seta i dopóki nie nastała godzina 23, o której zamyka się strefa, cały czas dropiłem. Mniej więcej tak to wyglądało. Po prostu zabijałem mobki i toczyłem walki, a później poszedłem spać. Następnego dnia wbiłem po 11. W Ender Chestie miałem po dniu wczorajszym aż 71 książek, a więc wróciłem na strefę dalej je dropić, żeby zdobyć ich 200, bo dokładnie tyle kosztowała lepsza skrzynka z customowymi przedmiotami. No i co? Po długim i dość żmudnym zbieraniu udało mi się zebrać łącznie 164 książki, które natychmiast wymieniłem na jeden klucz do szkolnej skrzynki, który kosztował nie 200, a 150 książek, ze względu na aktualne premie na serwerze, podczas których właśnie skrzynka została przeceniona. Niestety miałem wyciszony mikrofon i nie nagrał mi się dźwięk, jednak podsumowując opening, wydropiłem ze skrzyni książkę wydajności 8. Na rynku kosztowała ona około 120 tysięcy, więc właściwie nie najgorzej, ale też zdecydowanie nie najlepiej. No ale cóż, mogło być zawsze gorzej. O! Ktoś kupił właśnie tą księgę. Szybko, szczerze. Dobra, mamy 115 tysięcy. No mówię, kupiłbym sobie jeden jakiś totem najtańszy. Zobaczmy, po ile najtańsze totemy chodzą. Najtańszy totem mamy za... Uwaga... O, albo tutaj koks najtańszy widzę, jakiś stanio wystawiony. 6 tysięcy, dobra, kupuję od razu. Tak z dwa koksy bym kupił. Jeszcze jakiegoś jednego może do niego wyhaczymy? Jest 10 tysięcy, no dobra, no ale musimy to kupić, bo inaczej się serio wywalimy. Pereł nie kupuję, no bo na tej strefie nie można cykać pereł. Kupiłbym sobie jeszcze stack refów na przykład, tam widziałem. O, mamy za 8 tysięcy, więc kupmy to sobie. I najtańszy totem mamy za 25 tysięcy, no ale też musimy go kupić. Przy okazji jakieś złote marchewki, ale one powinny być tanie. Więc zobaczmy sobie, złote marchewki mamy tutaj za 1000, więc kupmy. Po tym przeteleportowałem się znów na strefę i powoli dropiłem książki. Ogólnie sobie zdałem sprawę, że przydałaby mi się w sumie bania śmierci, bo tak zauważyłem, jak tutaj mnie ludzie biją z tym, z fire aspektem na mieczu, no to się palę i ciągle się muszę podlewać wodą i to jest irytujące, od tego dostaję damage w ogóle. Więc taka bania śmierci, ona chodzi po jakoś 50 tysięcy. Mogę ją kupić, wtedy mi na pewno będzie łatwiej walczyć, nie będę musiał się skupiać na tym, żeby podlewać sobie ciągle wodę. Więc myślę, że to będzie spoko zakup, no jeżeli się z nią wywalę, no to wtedy będzie lipa, co nie? No wtedy jesteśmy 100 tysięcy na minus, tak naprawdę 150 prawie. Sorry. 115, no ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie, więc, no nie wiem, pozbieram jeszcze chwilę książki i idę kupić sobie banie śmierci. Zobaczmy, czy jest jakaś bania w korzystnej cenie. O Jezu, jest tylko jedna, więc boję się, że cena będzie duża. 650 tysięcy, bo to jest bania z Protection 5. No dobra, na rynku nie ma, ale jak zwykle trzeba się odezwać do osób, które mają pełno takich bań i setów, tylko ich nie wystawiają na rynku, więc napiszmy na czacie po prostu państwa, czy sprzeda mi ktoś banie śmierci. Dobra, ktoś napisał, że za 50 tysięcy sprzeda. Dawaj, spawn, wymiana. Wypłaćmy sobie czek na 50 tysięcy. O, jest, X rówia, dobra. Ukośnik, wymiana, X rówia. Czek na 50 tysięcy, jest, bania śmierci. Akceptujemy.
No i mamy banie. Mam nadzieję, że serio się ze mnie wywalę. Ona jest bardzo pomocna, jak widzicie, no posiada ona efekt, który jest efektem permanentnego efektu odporności na ogień, więc jest to mega OP, tą wodę nawet mogę wywalić. Wbiłem na strefę i przyznam szczerze, że w walkach moja bania była mega OP. Nie potrzebowałem wody i bez stresu zabijałem graczy. Dawaj książki, tylko on ma tarczę, kurde. Jak coś to mam siekierę, więc git. Hit. Dawaj. Hit. No ile on ma tego HP jeszcze? Hit. No dedaj, dobra, dzięki. Kurde, książki nie dropną, czyli miał jedną. Kilka minut później stało się to. Totem, nie, co ja zrobiłem? Czemu miałem totem na tej strefie? Ja pierdzielę, 25 tysięcy w dupę właśnie poszło. 25 tysięcy w plecy właśnie mi poszło. Nawet nie mam żeby tyle kasy, żeby go odkupić. Myślę, że nadszedł idealny moment, aby powiedzieć wam, że zbliża się coś dużego. Mianowicie zdrada dwóch największych państw. Albanii, czyli Wromu, i mojej, czyli Szkolnej 17, inaczej Kamu. Do tej pory współpracowaliśmy ramię w ramię, ale wszystko miało się zmienić o 180 stopni. Dosłownie za chwilę ponownie rozpocznie się event Baba od Matmy. No i tak jak na każdych eventach bywa, wszyscy zapewne rzucą się na bossa. Jednak moi sojusznicy mają inne zamiary. Chociaż sam jestem w Kamie, to wiem jedno. Moim priorytetem jest pokonanie bossa. Zamiast marnować czas na bezsensowną rywalizację, skupię się na tym, czego naprawdę potrzebuję. Ej, dobra, no bo oni, bo ja jestem w Kamie też niby, ja nie chcę, żeby oni mnie zaczęli bić. Bo ja jestem one hitem dla nich, dlatego ja nie chcę, żeby oni się, nie wiem, sfokusowali na mnie czy cokolwiek. To czekaj, jakieś itemy ci damy. O, może tak być. Wymiana. Widzę, że ba nie masz to... No mam. O, dobra. Co ty do... Ja pierdzielę, dobra. Brat mówi tak, to nie będzie dużo i kryształowy miecz mi dał, nie? I to z jakimi procentami? 31? Ty jesteś chory? Weź mi ten miecz daj. No. Ja ci dam ten. Dobra. Dzięki. Jak coś to odrobię. No i w końcu nadszedł czas na babę z matmy. Spokój. O, baba. Jest. Dokładnie. Ile tu jest osób netherite'owych w ogóle, to jest hit. Tak, najpierw bijemy, dobra. Tak, najpierw bijemy. Trzeba dobry moment wyłapać. Rewos, najlepiej, Rewos, odczuj się najlepiej i patrz na serca, Rewos najlepiej. Nie, bo nie wiem, co widział, tak się, to jest tyle osób. Ja, dobra, chodźcie. Ready? Nie. Skutaj! Trzymaj, jak go! Ja pierdzielę. Kurde, usunąłem! Komuś dał, komuś dał! Jest jabłko! Dawać! Bambiszona prawie umarł. Uciekał! Nie. Nie dam rady, Bambiszona dojdzie. Ja dostałem! To ja byłem. Kto to? Deus! Nie! Biali wszyscy! Jabłko! On na koksie jest. Jak to PHP? Nie mamy. Ty, bo Bambiszon jest w Romu? Bambiszon jest. Oni biją babę. Chodźcie pod babę. O! Jest! 64 książki dropnąłem. Był całkiem duży chaos, ale później wróciłem na spawna i oddałem w wymianie itemki za walkę, które przed chwilą dostałem. Dobra, ogólnie akcja wygląda tak, że mamy godzinę 20:20, co oznacza, że mamy niecałe 3 godziny do końca całego eventu i ostatnie 3 godziny nam zostały do zbierania właśnie książek. Także, żeby leciutko sobie wspomóc w tym całym challenge'u, za chwilę zorganizuję sobie rangę uczeń, no i wiadomo, jako już jest to mój serwer, no to sobie ją po prostu nadam, a równowartość tej kwoty przekażę na cele charytatywne. Ranga uczeń oferuje te same korzyści co MVIP, ale z jedną eventową różnicą. Jest nią podwójny drop książek. Oznacza to, że kiedy pokonasz ucznia lub nauczyciela, lub zbierzesz książkę z ziemi, zamiast jednej książki dostaniesz dwie. Dobra, mamy już rangę uczeń, więc chodźmy sobie na strefę i przetestujmy, jak ona działa, czy faktycznie będziemy dużo tych książek dropić. Oj, tu kolega diaksowy. Cyk. Dobra, zabiliśmy. Dobra, zobaczmy, piąty poziom ucznia. Czy dostanę z niego książkę? Jest! Mam od razu, za pierwszym razem i plus dwie książki, także no jest to tak naprawdę ogromny boost, plus to, co mamy teraz, czyli premię tego weekendu, gdzie mamy większą szansę na dropnięcie tych książek. Dosłownie w kilka sekund mamy już 4 książki. Dawaj. Dobra, zabiliśmy. Nie dropnął nam niestety książek, ale dobra, mamy tutaj jeszcze trochę uczniów, więc sobie ich pozabijajmy, może akurat coś dropnie? Nie. I z tego też nie mamy, no dobra. O, tam leży książka. Zawsze jak te książki się lecą, to ja nie mam pojęcia w ogóle, gdzie one są, bo ten labirynt jest tak ogromny i ma tyle ścieżek, że nie wiem w którą stronę iść zazwyczaj i nie wiem, czy to będzie tu, czy jeszcze gdzieś indziej.
Tak jak widzicie, jak podnosimy książkę, to też dostajemy plus 2, także mamy 6 książek już w tym momencie. No i co? Dokładnie tak wyglądała moja gra. Chociaż teraz podejmowałem trochę więcej ryzyka, bo wchodziłem raz na jakiś czas na środkową strefę, gdzie traci się itemy. Jednak nie miałem żadnej sytuacji bliskiej śmierci, więc końcowo wyszło mi to na plus. Dobra, w tym momencie zabijamy prawdopodobnie ostatniego ucznia. O, i zbieramy ostatnią książkę, akurat nam się zrespiła, ponieważ właśnie wypiła godzina 23, więc co? Wracamy na spawna. I uwaga, przez te parę godzin ostatnich udało mi się osiągnąć tyle książek. Nie wiem, ile to jest dokładnie, nie liczyłem tego jeszcze. Ale naprawdę, ranga uczeń jest to coś mega OP, mega zauważyłem, że jakby szybko zdobywałem te książki. Także wyciągnijmy sobie je wszystkie i wymienimy to sobie na kluczyki. No i co, teraz modlić się tylko o to, żeby faktycznie z tej szkolnej skrzynki dropnęła nam albo gumka, albo plecak. Także zobaczmy, ile mamy książek. Wymienimy sobie 150, kolejna za 150. Kolejna chyba jeszcze starczy za 150. No i został nam jeszcze niecały stak książek, ale no z tym to już nic za bardzo nie zrobimy. Także mamy trzy klucze do skrzynki szkolnej. Jedną już otwieraliśmy, nie dropo nam niestety nic fajnego. No i teraz zobaczmy, może nam szczęście sprzyjać, może nam nie sprzyjać. Wszystko teraz zależy od tych trzech skrzynek, tak więc co? Otwieramy pierwszą. Widzę, przewija się już plecak w animacji, gumka też się przewinęła. Proszę, proszę. Ole, było blisko gumki. Ja pierdzielę, Trident, jaka porażka, to jest warte z... nawet nie wiem ile, z kilkanaście tysięcy, z 20. Dobra, druga szkolna skrzynka, no pierwsza się w ogóle nie poszczęściła, w sensie to druga właściwie. Druga skrzynka, czy w ogóle jest gumka w animacji, jakiś plecak, plecak! Jest! Mamy plecak! Jest! Ej, trzecia moja skrzynka otworzona i mamy eventowy przedmiot, mamy plecak. Ja pierdzielę, szczerze myślałem, że to się nie uda, ale mamy w tym momencie plecak. Tak naprawdę w dwa dni grania przez tą całą premię, która też jakby zmienia cenę naszych książek, mamy w tym momencie plecak. Otwórzmy sobie jeszcze jedną, bo może nam się przeszwarci i akurat drugi dropnie, no. To raczej wątpię, ale i tak, no, mamy plecak. Wykonaliśmy cel naszego filmu. O, książka Sharpness 6, przecież to jest też warte mega dużo kasy. Tak więc mamy plecak i jak widzicie, dosłownie mogę sobie go otworzyć w jakim momencie chcę. Mogę tutaj schować itemy. Nie wiem, powiedzmy, że mogę schować tutaj sobie totem. Gram sobie, mam całe EQ totemów. Nagle wszystkie mi padają z EQ. Wchodzę, klikam szybko plecak, klikam sobie drugie łapy i mam totem, więc jest to naprawdę spoko przedmiot. Czy na przykład jak zginie jakiś gracz, to możemy szybko otworzyć plecak, walić tam jego wszystkie itemy. Ten plecak jak widzicie jest z poziomu pierwszego, ponieważ taki dropi z właśnie skrzynki i z bossa. Ale u tego NPC możecie wymieniać sobie je na lepsze levele. Tak jak widzicie, gdybym chciał sobie go teraz ulepszyć na drugi poziom, musiałbym zapłacić 250 książek i wtedy zamiast 9 slotów w plecach miałby ich o 9 więcej, czyli 18. Istnieje jeszcze trzeci poziom, na którym miałby aż 27 slotów, czyli dosłownie tyle, ile mamy ich tutaj, czyli mielibyśmy całe dwa ekwipunki. Ogólnie zostało nam jeszcze 46 książek, więc wymienimy sobie to na skrzynki przedszkolne. Może akurat dropnie nam coś fajnego. Cyk i to tyle. 6 książek skrzynek przedszkolnych. Cyk. Miecz, 2 kryształy, 5 odłamków, 2 kryształy i zwój biały. No, 16 książek. No, tragiczny drop, tak szczerze. W sensie, no, odłamki może są coś warte. No i to właściwie tyle. Mamy plecak, mamy eventowy przedmiot, który dosłownie udało mi się zdobyć w ostatni dzień. A jeśli ty chciałbyś wygrać itemy z trzech skrzynek szkolnych, które otworzyłem, czyli Trident, Sharpness 6 i plecak, to koniecznie dołącz do naszego Discorda TikMC. Znajdziesz go w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Napisz też w komentarzu swój nick z Discorda i pamiętaj, że musisz subskrybować mój kanał. Jeżeli spełnisz te trzy wymogi, weźmiesz udział w konkursie na właśnie te trzy itemy. Powodzenia!